pyszny sos o smaku waniliowym od KFD. Aż 800 gramów gęstego sosu, oryginalna receptura smakowa i tylko 2 kilokalorie w porcji. Dobra, jeszcze do góry troszeczkę, panowie. Dobra, puszczamy. Puszczacie. To ja myślę, że jednej spody 40, drugiej 40. No tak! 40 na jedną stronę, 40 na drugą stronę. Oj, oj, oj! Masz za rękę, masz za rękę, masz za rękę. Oj, tu się zwierzę obudziło. Siemaneczko, witajcie na kanale KFD. Jesteśmy w Wilczkowicach, u Mariusza jest z nami również Olek. Olek już jest trochę zmęczony, jak my wszyscy, ale lecimy z odcinkiem siłowania na rękę. Mariusz, siłowałeś się już kiedyś? Siłowałem się, jak każdym się siłowałem, ale z takim profesjonalistą jak ty nie miałem nigdy przyjemności się zmierzyć. No to spróbujemy, stół jest profesjonalny, ja ci pokażę, jak to się robi dokładnie, ale zanim to zrobimy, przydałaby się jakaś rozgrzeweczka. Tak, tak, więc zrobimy tutaj konkurencję na uchwyt. Sprawdzimy siłę twojego chwytu tutaj na tych oto walizeczkach. One ważą po 100 kg pusta, ale na pewno na tych 100 kg nie skończymy. Na pewno coś dołożymy. Te 100 kg to będzie rozgrzewkowo, na pewno będzie sporo więcej. Czyli po 100 kg, czyli 200? 200. Mówi, rozgrzewkowo. To jest rozgrzewkowo. Rozgrzewkowo fajnie, jak najbardziej. Fajnie. Zobaczymy, jak taki zawodnik, jak ty siłowanie na rękę, poradzi sobie w uchwycie. No właśnie, chwyt, ale do tego to chodzi jeszcze waga, także myślę, że rozgrzewka to będzie wystarczająca. Musisz wsadzić ręce tak, jak najdalej. Nie, że o, tak go sobie zapewnić, bo to no. Już ciach, a tu masz, automatycznie masz, kurwa, wiesz, dłuższą drogę do tego, żeby ci się ręka otworzyła. A robisz zamek czy bez zamka? Nie, nie, bez zamka, bez zamka. I ruszamy. Dobra. Dobrze, jedziemy. 5. 10. Do 30 sekund. 15. 30, 20, przepraszam. 25, tak, jeszcze taniec taki tutaj obrotowy. No i mamy 30. Teraz to bym zatańczył, słuchaj, bo jest mi leciutko, tak, tak wiesz? A to zobaczysz, jak potrzebasz 140, co się będzie działo. Co, gdzie, jakie 140? No, gwarantuję ci, że teraz drugą serię, jakbyś wstał, będzie dużo lżej. Tak? Gwarantuję ci. Znaczy ogólnie ogólnie ręce, czuję, bo mam zamarznięte palce, nie? Tak, ale ogólnie te rączki są bardzo specyficzne, bo one, nie wiem czy czujesz, ale one nie są do końca okrągłe. One są delikatnie takie, mają delikatne takie kąciki jakby. Tak mi się wydawało, tak. Ale wiesz co, ten, dlatego zrobiłem sobie obrót dookoła, bo chciałem zobaczyć, wiesz, jak wy biegacie, manewrujecie z tym, czy to jest bardzo duże utrudnienie, no bo jednak ten ciężar wtedy, wiesz, balansuje dosyć tak, mocno, nie? Ale gdybyś to biegł, się co innego, a co innego ruch. Gdybyś biegł i chciał zawrócić, byłoby dużo gorzej niż w miejscu, jak się obracasz. Dobra, 3. 2, 1, start. I lecimy. Tutaj już jest doświadczenie, za moment wbija 5 sekund. Pełen spokój, tak, dodam, 10 że, sekund. Dodam, że przy tej konkurencji najlepiej nie myśleć o niczym, zamknąć oczy i czekać cierpliwie, aż czas upłynie. 15. Wbijamy 20. Pełen spokój. Ciekawe, o czym teraz myślisz. 25. O, lepiej, żebyś nie wiedział. To dobrze. I mamy 30. Tak jak mówię ci, wsuń sobie jak najdalej te paluchy. Jak najdalej. Gotowe? To powiedz. 3, 2, 1, start. Jedziemy, dawaj. Nie mówi mi czasu. 10 sekund dochodzi. Bo za nie mówiłem, bo tak lekko stoisz w tym. A jest lekkie czy nie? Nie. Nie jest lekkie. 15 sekund dochodzi. Trzymaj, trzymaj. Trzymaj. 20 sekund. Trzymaj, trzymaj mocno. 25. Zaciśnij. 30. Dobra. Ło, na rękę. 40 na każdą stronę. Na rękę. Czyli będzie 140 na każdą rękę. No, dobra, okej. Dobra, chodź Olek, pokrążek. 40 na stronę, to ja myślę, że z jednej strony 40, z drugiej 40. No tak. 40 na jedną stronę, 40 na drugą stronę. No, ale że stronę ręki, dobra. Powiem tak, jeżeli Tomek utrzyma 30 sekund, a myślę, że na pewno utrzyma, to będzie naprawdę super wynik jak na osobę, która tego w ogóle nie trenowała. I waży 95 kg. Waży 95 kg, a ta jedna walizka waży 45 kg więcej od niego, bo jest 140 na każdą rękę, łącznie 280. 40 więcej, 30 sekund utrzymania. No, wierzymy tutaj wszyscy w ciebie teraz. Jedziemy.
Dobra, start. 5. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. 10. 15. Trzymaj. Jest dobrze, dasz radę. 20. Jeszcze 10 sekund tylko. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. 25. Trzymaj, 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 trzymaj. Powiedz, ile brakło. 29 sekunda. Ja pierdzielę, ty. No już myślałem, że to już dotrzymasz. Lewa puściła pierwsza, nawet prawa jeszcze by trzymała, ale pokazać, czułem, że lewa. Możemy pokazać. 29, 26. 30 w takim razie. Niecała sekunda. O kurde. W momencie uderzenia powiedz, tak jest lekki niedosyt, ale kurczę, jestem tak zadowolony, super. Bo przy 15 już miałem taki kryzys, słuchajcie, no, że masakra, trząsłem się, tak, i to nie jest zimno. Tak. Jak będziesz gotowy, tak, ja włączam stoper. Tak, 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 spokojnie. Magnezja jest. Start. Też się skręciło. I uwierzcie mi, że taki drobny ruch tego, a to tak czuć na dłoniach, że masakra. Ty przynajmniej jesteś kawał chłopa, to tobą to nie miota, tak jak mną. Pełne skupienie. Znowu myśli gdzieś tam odleciały. 16 sekund. 18. 20. Nie no, pełen spokój, nawet oddech masz stabilny. 25. 30. No, leciutkie. Widziałem, że było dla ciebie bardzo lekkie, więc powiedz mi, ile najwięcej trzymałeś? Na tych walizkach 185 kg na rękę, równe 30 sekund. Także jeszcze po 45 na każdą walizkę. Jedziemy. I też poleciało do przodu. Głęboko oddychasz, ale masz 5 sekund. Spokojnie, o czym myślisz? Na pewno czuć przyjemnym. 10. 15. 15 wchodzi. Trzymaj, 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 trzymaj. Mocno. 20. 25. Jeszcze parę sekund. 30. Jest moc. Ale idzie na maksa. Zobaczymy, ile da radę. 38. 38. Pierwsze ćwiczenie wymyślił do nas Mariusz. Było to, jak widzieliście, mocno chwytowe. Do tego 22 kg rozrzeweczki hantel i spróbujemy ten 85 kg hantel wziąć na przedramię. Dokładnie na nadgarstek. Czy wytrzymam, nie wiem. Dawno tyle nie brałem, ale myślę, że to będzie fajne. Dobra. Jeszcze do góry troszeczkę, panowie. Dobra, puszczamy. Puszczacie. Myślałem, że to wezmę na trzymanie, ale jednak mogłem jeszcze parę ruchów zrobić. Sprawdzimy twoją siłę, a później ty zobaczysz moją. Dobra, okej. Okay? Okay. Dobra? Dobra. Jesteś prawo czy leworęczny ogólnie? Raczej praworęczny jestem, ale mi się wydaje, że i w lewej, i w prawej jest podobnie, tak mniej więcej siły. Trzymasz drugą ręką ten trzmień? Mm, tak, to dobrze. Rozrzewamy. A ty masz na łokciach ten wzmocnienia, dobrze, dobrze. Ja mogę zdjąć. U nas wyobraź sobie, że na zawodach nawet nie możesz mieć tejpów założonych. Tak, tak. Nie możesz mieć nic na łokciu, musi być dotąd, wiesz, koszulka. A nawet jeżeli ta koszulka jest luźna, to musisz ją wywinąć do góry, bo podczas walki, żeby nie było, czasami na przykład dotknąłeś barkiem i sobie pomogłeś, nie? A sędzia by tego nie zauważył, no bo koszulka luźna, no to nie wie, czy to już jest ciało, czy sama koszulka, nie? Teraz zobacz, otwórz dłoń, zrobimy tylko takie przepychanie. Kurde, masz wysoką dłoń. Ale dość wygodną, powiem ci, jest taka, nie jest taka duża, taka, no, wiesz, taka gruba, no, tutaj mięsista, te paluchy też nie są aż takie długie, nie? Nie, no właśnie nie mam takiej dużej dłoni. O kurde, dobra? No. Gotowy jesteś? No. Dawaj. Rzeczywiście zabetonowany. Dobra, jeszcze raz. Dawaj. Mogę teraz ja? No. Coś mi w kręgosłupie się naciągnęło. Jak oceniasz? No, krzywka zabetonowana nie jest od przypadku, naprawdę. Ale powiem ci tak, czułem twoją wagę, jak wisiałeś, że wiesz, że dużo ważysz. Co ciekawe, nadgarstek dosyć fajnie ci trzymał i zamek. Nie wiem, która konkurencja bezpośrednio strongmanów się przekłada, że masz tutaj mocny zamek, ale był taki moment, gdzie kurde, jak tak wisiałeś w tej pozycji, mówię, o, tutaj ci trzyma dobrze, nie? Także nie namawiam, nie namawiam, ale jak w międzyczasie gdzieś tam w amatorach byś wystartował, to myślę, że byś trochę ludzi rozpieprzył.
Olek, a ty co? Próbujesz się? No. To jeszcze ci pokażę parę rzeczy, żebyś go dobrze rozwalił. Kurwa, jakie konie. Nadgarstki odkręcamy, nadgarstek, prostuj, tu. Barki, bark. Noże równolegle do stołu. Aha. Tak teraz, dobra, gotowi jesteście? Ready, go! Jaka szybkość i wider! Jest u siebie. No jeszcze lewa, teraz jeszcze to ci się kurde spodobało, widzę. Odkręcamy nadgarstki, panowie. Kosteczki kciuku widoczne, troszeczkę niżej. Odkręcamy nadgarstki. Ready, go! Pasz na rękę, jeden, drugi, pasz na rękę. Trzymaj. Pasz na rękę. O kurde, teraz w głębokiego haka poszli. Bicepsem trzyma, Olek. Oj. Pasz na rękę. Oj, tu się zwierzę obudziło. Olek, pełna kontrola. Jeszcze do końca trzyma na bicepsie. Mariusz, nie rozciągaj się, nie ma sensu. Jeszcze trochę, jest. Haj, mamy remis. Lewa Olka, prawa Mariusza. I co wy na to powiecie? Mamy już za sobą cały odcinek. Spróbowaliśmy się w twoich sportach, spróbowaliśmy się w moim. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Także jeżeli wam się podobało, komentujcie. Może dajcie znać, kogo moglibyśmy jeszcze sprawdzić siowaj na rękę i w jego sporcie oczywiście też. A my co? Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, a my się dalej posiłujemy. Tak jest. Gotowy jesteś? Gotowy. Dawaj. Dobrze, musisz bardziej popracować nad garstkiem. Mocniej skręcasz i teraz całym ciałem do końca. Bardzo dobrze.